Cześć, witam Was na łowisku. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mieszankę, której możemy użyć do nęcenia łowiska z pombem. Na początek kilka zdań na temat moich składników. Mam tutaj zanętę na leszcze, zanętę o aromacie karmelu. Chciałbym, żeby moja mieszanka była taką mieszanką letnią, troszeczkę owocową, słodką, z akcentami rybnymi. Dlatego właśnie ta mieszanka będzie moją mieszanką bazową. Co więcej, mam tutaj również sypkie zanęty, które jednocześnie mogły być swobodnie użyte jako zanęty w sad koszyczkowy podczas łowienia na metodę. A więc konopie, kolejny element, kolejny składnik mojego wsadu spombowego. Jest to aromat rak szlachetny, troszeczkę taki aromatu skorupiaka by nam się przydało w naszej zanęcie. Zaprezentowane dotąd składniki to będą składniki dosyć drobne, więc one dosyć szybko też pójdą nam w górę, będą pracowały jako pierwsze. Potrzebujemy czegoś, co będzie dłużej w naszym łowisku i tym elementem będą kolejne składniki. Otóż chciałbym Wam teraz zaprezentować pelet, który znajdzie się w moim koszyczku metodowym, jako jeden ze składników tego miksu koszyczkowego. Jest to pelet już typowy do łowienia na metodę, ale ja go również użyję w spombie. Niech pracuje sobie w łowisku. Jest to wielkość 4,5 mm, więc jakieś 2-3 godziny pracy, przy założeniu, że rzeczywiście nie zostanie wypłukany przez ryby czy wyjedzony, powinien osiągać przy tej granulacji. Kolejne dwa składniki to kukurydza. Tutaj mamy kukurydzę rozdrobnioną. Ona będzie też zalegała na dnie i będzie też wyjadana chętnie przez ryby, nawet te drobniejsze. Proponuję, żebyście też mogli spróbowali użyć takiej rozdrobnionej kukurydzy w waszych miksach. Wreszcie składniki, które najszybciej opadną na dno. Jest to pelet zrobiony z kukurydzy naturalnej. Pelet, który ma swoją masę, nie będzie wymagał jakiegoś nadzwyczajnego nawilżania. On po prostu własną masą opadnie dosyć szybko na dno. Mam w rękach te same pelety, których używa Paweł. Tylko, że teraz pokażę Wam, jak stosować je w wędkarstwie spławikowym. W sposób o wiele prostszy, znacznie bardziej intuicyjny i dostępny dla każdego bez posiadania żadnych specjalistycznych akcesoriów i długich przygotowań. Będzie do tego potrzebna praca. Dlaczego akurat sięgnąłem po kukurydziane? Dlatego, że ryby są karmione różnego rodzaju śrutą kukurydzianą i innymi z takimi produktami. Poza tym wędkarze stosują różnego rodzaju przynęty i zanęty kukurydziane na masową wręcz skalę. W związku z tym ryby je znają i myślę, że tego rodzaju produkty budzą ich zaufanie. Do zanęcania będę stosował taką oto pracę. Ma na grubą gumę przystosowaną do strzelania na duże odległości oraz miękki mieszek przystosowany do strzelania ziarnami, paletami i innymi sypkimi elementami. Ten mieszek ma taką konstrukcję, że jak się go naciągnie, to on zaciska się wokół ziaren i nie pozwala im na rozprągnięcie się na boki. Dobra, ładujemy niewielkimi ilościami. Najpierw trzeba się wstrzelać, zobaczyć jak daleko on niesie. I dopiero później, jak już będziemy wiedzieli, no to będzie można strzelać większymi porcjami. Załadowany pierwszy próbny strzał. Liczę się z tym, że będzie za daleko albo za blisko, no ale trzeba się po prostu ustalić siłę naciągu gumy, żeby celnie trafić. Jeszcze troszeczkę dalej trzeba. Poprawka na wiatr, który wieje z prawej strony i troszeczkę mocniejsze naciągnięcie gumy. Tym razem trochę za bardzo w prawo. O, już wystarczy. Ryby wabi plus padającego do wody pokarmu. I w związku z tym takie strzelanie pracą po jeden, po dwa, trzy strzały. Dokładnie na spławik. Należy powtarzać jakieś 10-15 minut, tak żeby utrzymać uwagę ryb. Wiara ulaszcza. Upociska. Dzieła na kukurydzę w sosie halibutowym. Będą jeszcze z tego ryby. Ja akurat z uwagi na to, że chciałem mieć mieszankę słodką, taką aromatyczną, owocową słodką, wybrałem aromat karmel.
Jednym ze składników naszego wsadu do spombu, naszej mieszanki zanętowej, może być bioaktywator. Jest to zwykle mieszanina różnych ekstraktów w formie proszku, który możemy dosypać do zanęty po to, żeby również wzmocnić efekt wabiący. Mam w ręku w tym momencie bardziej pikantny aromat, Robin Red, oparty na pikantnych składnikach. Natomiast do dyspozycji mam również taki bioaktywator robaczkowy. Ta mura to mi chyba prześladuje. Bardzo lubię kukurydzę ze Stilla. Jest czy nie ma? Jest. Dobra. Czorby odpiąć. Wezmę razem z wędką i pójdziemy na matę. No to mamy go. Jak widać, kukurydza firmy Stil. A może ja lubię. Słuchajcie, chciałem wypiąć go w podbielaku. On wykorzystał okazję i po prostu wyszedł z tego podbielaka. A haczyk został w środku. Amor runo. No. 4-5 kilo to ona ma. Widać. Ta kukurydza im naprawdę posmakowała. Spróbujmy wstępnie nawilżyć sobie tą mieszankę. Dobrze. Trzeba starannie bardzo wymieszać całą mieszankę, po to, żeby nie tworzyły się właśnie takie grudki. A jeszcze za chwilę ja sobie to fajnie przez sito przesieję i będziemy mieli wtedy taką mieszankę odpowiedniej spulchności. I sobie wsypuję, delikatnie przecierając. Dzięki temu nasza mieszanka będzie pulchna i równomiernie nawilżona, bez grudek. Mam wstępnie nawilżoną mieszankę. Tak jak Wam obiecałem, dodam troszeczkę tej emulsji, ale dodam ją do wody. Zobaczcie, fajnie nam się ta emulsja w wodzie rozmiesza. Znowu starannie wszystko wymieszam. Teraz czas na co? Na przetarcie przez sito. Ale fajny. Bardzo lubię taki aromat. Karmelu, żałujcie, że nie można nagrać zapachu. Zobaczcie, mamy wstępnie nawilżoną mieszankę frakcji sypkich. Teraz przejdziemy do nawilżenia peletu. Na chwilę to odstawiam. A do naszego tutaj zbiorniczka, do naszego pojemniczka dodam trochę peletu metodowego. Ale ładnie pachnie. Dobra. Teraz tak, troszeczkę tej kukurydzy. Nie chcę, żeby ta moja zanęta była za jasna. I trochę tego większego granulatu. I teraz tak, mieszam całość starannie i zacznę to dowilżać. Niech to sobie będzie troszeczkę też nawilżone, zanim poleci w łowisko. Ale klei fajnie. No dobra, słuchajcie, to teraz spróbujemy to wszystko ze sobą zmieszać. I zaraz zaserwujemy to połowisko. No dobra, co my tu mamy? Spróbujmy to wymieszać. Zobaczymy, jak to wygląda. Najważniejsze było nawilżenie tych frakcji sypkich. Chodzi o to, żeby, tak powtórzę tylko, żeby to po prostu spadło na dno.
i tam zaczęło pracować. Drobne frakcje opadną na dno, będą unoszone w toni. Konopie podejdą do góry. Na dół spadnie kukurydza oraz pelet 4,5 mm. Próbujemy. Fajnie to wygląda. Proszę bardzo, zademonstruję. Z pyska zwisa kukurydza na włosie. To jest ta kukurydza w zalewie halibutowej. Taki karpiczek. Słuchajcie, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby łowić rybę na dwie wędki. A przy okazji jeszcze łowić wędkę. Ale dlaczego nie? Jesteśmy na rybach. Więc hol wędki jest tutaj jak najbardziej, słuchajcie, normalną rzeczą. Słuchajcie, świetnie wędka bierze na kukurydzę. Ja akurat mam tutaj taką kukurydzę na wędce. O. O. W ten to sposób wyholowaliśmy wędkę, a za chwilę będziemy holować ryby. Mówię, nie wciąga. Trzeba uważać na to chodzi. Dolną wargę idealnie zacięte. Kukurydza zadipowana w sosie halibutowym, podana na półstopie. Haczyk malutki, bezzadziurowy. Także zaraz go odzyskamy. Jak na rybkę, szybciutko i do wody. Jest bardzo gorący dzień, nie ma co go męczyć. Któryś był taki cwany, że mi wędkę chciałeś zabrać, to idź teraz. Zaczepił się podbierak. Faszet majestatyczny.